Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstorię wysokich obcasów. Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch, dzień dobry. Jak co tydzień witamy Was w naszym podcaście Herstory Wysokich Obcasów, podcaście, w którym opowiadamy o kobietach. O kobietach, które żyją jak chcą i robią co chcą i na ogół opowiadamy o bohaterkach, które szczerze lubimy i podziwiamy, ale zdarza się, że opowiadamy też o prawdziwych załzach. I tak będzie dzisiaj. W młodości przebierała się za hobbita. Władca Pierścieni uważa za święty tekst, a polityka według niej polega na obronie Śródziemia przed orkami. Do tego jeszcze wróciłam. Sorry. Tak, tak. I to będzie całkiem serio podcast. W ostatnich latach w polityce pojawiła się masa kobiet, z których każda może być uosobieniem tolerancji, progresywności, inkluzywności, empatii. A że poza często znakomitym PR-em mają też zazwyczaj całkiem niezłe osiągnięcia polityczne i gospodarcze. Na przykład, no nie wiem, skuteczność w przeprowadzaniu kraju przez pandemię, czy ekspresowy ban na broń półautomatyczną. No to w dyskursie publicznym często pojawiają się opinie wyrażane tak przez kobiety, jak i mężczyzn, że świat rządzony przy większym udziale kobiet byłby lepszy. Ostatnio tak błysnął Boris Johnson, że gdyby Rosją rządziła kobieta, to nie byłoby tej wojny. Do tego też jeszcze wrócimy, bo to jest fascynujący argument, do którego bardzo chętnie się odniosę. Tak, wiem. No ale wracając do naszej bohaterki, to jej partia, Bracia Włoscy, właśnie wygrała wybory pod koniec września, a ona sama za moment zostanie pierwszą kobietą w fotelu premiera Włoch. I wszystkim tym pięknoduchom wierzącym w łagodzenie obyczajów przez nasze miłe panie, Giorgia Meloni mówi, podtrzymajcie mi koronę i patrzcie, wróć, Meloni nie nosi korony, bo zsuwałaby się jej na czoło podczas machania mieczem. Kilka tygodni przed wspomnianymi wyborami w USA wybuchła prawdziwa burza, bo zapytana właśnie o Giorgię Meloni Hillary Clinton powiedziała, że pierwsza kobieta na stanowisku premiera zawsze oznacza zerwanie z przeszłością, a to jest zdecydowanie dobra rzecz. No to trzeba przyznać, jest dość interesujące w przypadku takiej Meloni, która akurat należy do tej rodziny prawicowych populistów, co to raczej patrzył w przeszłość i obiecują powrót do bliżej nieokreślonego czasu, kiedy ich kraj był znowu wielki. No i trochę dziwne, że Hillary Clinton taką kliszą pojechała, jakąś gładką, zupełnie bez głębszej refleksji. Nie pomogło to, że później dodawała, że każdy lider niezależnie od płci musi być rozliczany z tego, co robi, oraz dla zarysowania kontekstu wyjaśniła, że ona sama na przykład nigdy nie zgadzała się z polityką Margaret Thatcher, ale podziwia jej determinację. No, te pierwsze słowa, które można wziąć za delikatną radość z tego, że liderka właśnie braci włoskich za moment stanie na czele włoskiego rządu, wywołały absolutnie olbrzymią falę polemik i stały się powodem do wyliczenia wszystkich grzechów Giorgi Meloni. A ta lista wcale nie jest taka krótka. Włoska i europejska prasa od jakiegoś czasu rozpisuje się o fenomenie tej polityczki, której ugrupowanie od dawna konsekwentnie zyskiwało na popularności, bo chyba zaczęli 10 lat temu od jakichś 0,5%, no a teraz będą tworzyć rząd. Więc to jest niezłym wynikiem jak na dekadę. No ale też włoska polityka jest mocno skomplikowana, tych partii chyba mają jeszcze więcej niż my, a od 1946 roku mieli 69 rządów. No i mieli Silvia Berlusconiego, który do pewnego momentu był najgorszym i najbardziej zawstydzającym i budzącym zażenowanie politykiem w Europie, ale kiedy to było, jak był jeden budzący zażenowanie Berlusconi? Piękne czasy, nie? Piękne, spokojne czasy. Szokowało nas jakieś bunga bunga, to, że zbotoksowany przywódca w wieku lat 80+, robi z siebie opalonego macho i wygłasza seksistowskie poglądy. Rany, kiedy to było? Takie to retro. W każdym razie Giorgia Meloni w tychże licznych profilach nazywana bywa dość oczywiście włoską Marine Le Pen, Mussolini w spódnicy, no czy po prostu faszystką, od tego ostatniego akurat się zawsze odcina. No i no tak rzeczywiście no, przy całym tym dystansie do tego, że media dziś potrafią być mocno emocjonalne i właśnie no, pójść po linii najmniejszego oporu, no bo mamy prawicową polityczkę, z kim skojarzymy prawicową polityczkę? Może z Marine Le Pen? No ale trudno jednak powiedzieć, żeby wszystkie te określenia były bezpodstawne. Wysokie obcasy. Giorgia Meloni urodziła się w 1977 roku w Rzymie, więc jest po
polityczką dosyć młodego pokolenia, bo co, ma 45 lat, więc generalnie młode pokolenie, można powiedzieć, średnie. No ale w polityce to raczej młode. Wychowywała się bez ojca, który gdy była mała, przeprowadził się na Wyspy Kanaryjskie. Ona go odwiedzała w wakacje, uczyła się hiszpańskiego i dzięki temu kilka dekad później będzie mogła po hiszpańsku ze swadą wygłosić jedno ze swoich najsłynniejszych przemówień, które przyprawi o gęsią skórkę całą Europę. Ale zanim o nim opowiemy, to może jeszcze trochę o jej ojcu, bo Francesco Maloni to był grubszy numer. On był komunistą i niektórzy mówią, że ta jej cała prawicowa polityka to trochę na złość tacie odmroża sobie uszy, no bo on ją rzeczywiście zostawił, jak miała rok. A do tego na tych Kanarach parał się działalnością mocno nielegalną, czyli po prostu handlował narkotykami. I to nie tak, że wiesz, na małą skalę, tutaj jakiś kilogram, tu coś. Nie, on w 1995 roku, słuchaj, został zatrzymany, miał 1,5 tony haszyszu na żaglówce i został skazany na 9 lat. No, niezłe ziółko, że tak powiem, tak a propos haszyszu. A jego córka będzie potem mówić, że no skąd, to był 95, ona się od niego odcięła, kiedy miała lat 11, czyli w ogóle żadne narkotyki w dzieciństwie nie. A poza tym tata nie handlował, tata miał to dla siebie. 1500, no sporo, sporo. No w każdym razie no sąd mu nie uwierzył i go skazał. No z małej Georgii też był niezły numer, niezależnie od wyskoków taty. Na przykład raz zdarzyło jej się wraz z siostrą przypadkowo podpalić dom. A po tym wypadku jej matka, która dorabiała pisząc po nocach romanse, przeprowadziła się z córkami do robotniczej dzielnicy Garbatella w Rzymie. I to jest taka raczej lewicowa dzielnica, stamtąd rzadko kiedy wychodzą prawicowi politycy, raczej takie gniazdo komunistów. A poza tym, że miała inne poglądy od większości sąsiadów, też podejrzewam, nie ułatwiało jej startu nowej dzielnicy to, że miała wtedy sporą nadwagę i była raczej dziewczynką introwertyczną. I wiemy też, że lubiła piosenki Michaela Jacksona, którym jak do dzisiaj mówi, zawdzięczała nauczenie się języka angielskiego. Ale dla nas dzisiaj jest bardziej znaczący fakt, że była miłośniczką książek fantazji. Pierwszy raz przeczytała Tolkiena w wieku 11 lat i kompletnie przepadła. 4 lata później, 15-letnia już wówczas Georgia, znajduje drugą rodzinę, czyli młodzieżówkę skrajnie prawicowej partii Włoski Ruch Społeczny, która powstała w 1946 roku, czyli zaraz po wojnie, jako partia postfaszystowska. Bo Włosi w przeciwieństwie do Niemców nie mieli denazyfikacji, nie mieli rozliczenia i ci wszyscy panowie, którzy tam Mussoliniemu salut faszystowski razem z nim wykonywali, to potem sobie spokojnie działali dalej. Może nie ci z pierwszego szeregu, ale na pewno ci z drugiego i trzeciego, to już po dlaczego niby nie. No ale wracając do Georgii. Tam, gdzie na ogół w biografiach polityków ich hobby z młodości oraz działalność publiczna, no to dwie różne ścieżki. A tutaj mamy przedziwny splot, no bo okazuje się, i New York Times niedawno o tym napisał, że we Włoszech przez pół wieku Władca Pierścieni, który, przypomnę, jest opowieścią o tym, jak mały, dzielny hobbit w towarzystwie przedstawicieli innych ras Śródziemia uratował to Śródziemie przed naporem autorytarnej totalitarnego przywódcy i jego właśnie orków, stał się przedmiotem fascynacji postfaszystów. Znaczy, nawet nie tylko fascynacji, bo właśnie ta tolkienowska opowieść miała im pomóc oderwać się od dziadków i ojców, odciąć się od brzydkiego słowa, jakim był Mussolini. Liczyli na to, i to w tym artykule opublikowanym przez New York Times tłumaczył Umberto Kropi, szef Krajowego Stowarzyszenia Publicznych i Prywatnych Agencji we włoskim przemyśle kulturalnym. On tłumaczył, że malutki, sympatyczny hobbit, odważny, lojalny, wytrwały, który dzięki tym cechom pokonuje wrogów, da ruchowi skrajnej prawicy nową twarz. No bo jak można utożsamiać młodych ludzi zapatrzonych w legendy o elfach i krasnoludach, którzy walczą z orkami, z faszystami maszerującymi równiutko w sztywnych mundurach? No nie można. Ale wiesz, to chyba jeszcze nie tylko to, bo Władca Pierścieni zaczyna się w Shire. To jest to miejsce, gdzie mieszkają hobici, oni są takim ludkiem, który pilnuje własnych interesów, takim bardzo wsobnym. I to jest taka idylla, taka rustykalna idylla, bo oni tam nie mają przemysłu, sobie żyją w tych swoich norkach. I dla faszystów, ci hobici, którzy w ekranizacji Jacksona byli zresztą wszyscy biali, teraz już to wygląda trochę inaczej, są właśnie takim synonimem małej ojczyzny, którą należy bronić przed globalizacją, przed Unią Europejską, więc oni właśnie widzą siebie jako takich hobbitów. No i na fali tej fascynacji, na fali tej miłości do małej ojczyzny w 1977 roku prawicowcy stworzyli festiwal Hobbit Camp. Sorry. Przepraszam, wyobraziłam sobie tych przyszłych polityków w tych strojach elfów i hobbitów.
W którym potem, znaczy nie, żebym się śmiała z Hobby, bardzo fajne są takie przebieranki, tylko jak potem ktoś wyrasta na faszystę, to może trochę mniej fajne. No i na poważnego polityka, nie? Też tak. Właśnie ciekawa jestem, z kogo się Georgia Meloni przebrała, bo tam po prostu są trzy postacie kobiece. Dokładnie trzy, tak? Jest Arwena, która nie za wiele mówi, jest Eowyna, która zabija Nazgula i jest Galadriela. I to by było na tyle. Czy się za Hobbita przebrała? Nie wiem, chętnie bym zdjęcie zobaczyła. No ale Meloni dała się też porwać narracji o tym, że no właśnie, że ona i jej towarzysze z nacjonalistycznej młodzieżówki w istocie są dzielnymi bojownikami, skutecznie dającymi odpór napierającym wrogim siłą. A cała walka toczy się w gruncie rzeczy między duchowością a materializmem. No Włosi to w ogóle mają fantazję i taką lekkość, bo jak pomyślę o naszych rodzimych nacjonalistach, to tam tylko żołnierze wyklęci, wojna, ofiary i tak dalej. A tu proszę, krasnoludy, elfy. Ale wiesz co, nasi rodzimi mają wielką Lechię. No tak, trochę tak. Ale jakby nie bardzo to widać, nie? Chociaż może mają jakieś kampy Lechi. Wierzam, że mają, tak, bo Wielka Lechia miała się chyba rozciągać, kurde, od Kamczatki po Półwysep Iberyjski i w czasach prehistorycznych to Lechici, czyli my Polacy mieliśmy rządzić całą Europę. No tak, tak. Wyobraziłam sobie Bąkiewicza w stroju Lechi. Przestań, teraz tego nie odzobacz. Fryzura od garnka, tak? I kombrze. A Georgia ze swoimi kolegami przybierali właśnie pseudonimy zaczerpnięte z książek Tolkiena i poprzebierani za literackich bohaterów odwiedzali szkoły oraz zbierali się na dyskusje o kulturze, sztuce i oczywiście polityce. Mieli taki folkowy zespół Campania dell'Anello, czyli Drużyna Pierścienia, który głosił bardzo skrajne poglądy i grał im piosenki europejskiej tożsamości, nieskażonej imigranckimi domieszkami i właśnie napierającą europejskością złą. Bo czy ktoś widział kiedykolwiek czarnego elfa? Właśnie. Białego też to nie, ale to jest mniej ważne. To jest to. Jedna z piosenek tejże kapeli stała się hymnem Frontu Młodych. Nosiła tytuł, uwaga, Tomorrow Belongs to Us. I jeśli teraz to wam się kojarzy z piosenką Tomorrow Belongs to Me z filmu Kabaret Boba Fossa, to trafiliście w dziesiątkę, bo to dokładnie była parafraza. Ta scena jest przejmująca, kiedy ten właśnie śliczny chłopiec Hitlerjugend śpiewa jak natchniony, że właśnie, że jutro należy do niego. No jeśli też ją widzicie teraz, no to słusznie będziecie mieć ciarki na plecach, myśląc właśnie o Georgii Meloni i o środowisku, z jakiego się wywodzi. Bo już jako polityczka Meloni będzie mówiła, że to właśnie od tolkienowskich elfów i hobbitów nauczyła się wartości być jakimś innym, odstającym od ogółu. To też jest zupełnie dziwną interpretacją, bo akurat indywidualizm w ogóle nie był motywem Władcy Pierścieni. No, nie był. Tam te wszystkie krasnoludy, elfy i hobity reprezentowały swoich pobratymców i to było raczej o współpracy i braterstwie niż o byciu kimś innym, odstającym od ogółu. No ale jak wiadomo... Bardziej o społeczeństwie obywatelskim było zdecydowanie. Dokładnie, poświęceniu, no ale jak wiadomo, tak jakby dzieło literackie, które już zostało wydane, jest no, nieskończoną ilość interpretacji też faszystowską. No i kiedy Meloni w latach 90. została liderką Młodzieżowego Skrzydła Sojuszu Narodowego, organizacji, z ramienia której została zresztą radną Rzymu, zrobiła własny festiwal polityczny na wzór Hobbit Campu i nazwała go Atreju, a to z kolei imię chłopca z niekończącej się opowieści. Czyli ta fantastyka się działa w niej naprawdę głęboko. Nie tylko Tolkien, ale spory zasób. No weszło. Trzeba przyznać uczciwie, że większość sukcesu zawdzięcza sobie samej. Od zawsze była typem profesjonalnej prymuski. Swoją drogę odnalazła szybko, no bo jako 15-latka już zaczęła w młodzieżówkach i bez zbędnego meandrowania idzie nią jak burza. W 2004 roku stanęła na czele takiej organizacji Azione Giovanni i jak na łamach Tygodnika Powszechnego zauważyła doktorka Maria Józefowicz, doktorka nauk politycznych i dziennikarstwa, która się specjalizuje w tematyce włoskiej pamięci zbiorowej i dziedzictwa ideologii faszyzmu, więc idealna osoba do komentowania, no ta Maria Józefowicz mówi, że Meloni była pierwszą kobietą liderką prawicowej organizacji młodzieżowej i że, jak mówi, co istotne, do tego czasu historia skrajnej prawicy we Włoszech była historią pisaną przez mężczyzn, przez ich zmagania z niewygodną faszystowską przeszłością i ze sobą nawzajem. To zresztą nie jedyne drzwi, które kopniakiem otworzyła sobie Meloni. W 2008 roku została ministrą do spraw młodzieży w rządzie Silvia Berlusconiego, przy okazji też najmłodszą szefową resortu w ogóle w historii Włoch. Miała wtedy ile? 31 lat chyba.
czyli naprawdę jak na polityczkę przedszkole, zwłaszcza w rządzie Berlusconiego. Wtedy też, pamiętając właśnie o swoich fascynacjach i inspiracjach, zapozowała w sesji do lifestyle'owego magazynu z posągiem Gandalfa w tle. A 4 lata później współzakłada partię Bracia Włosi, jako siostra włoska. I jest to ugrupowanie, które za symbol ma płomień, wprost nawiązujący do symboliki dawnych partii faszystowskich. Wielokrotnie nawoływana przez opozycję do zmiany tego logo, Meloni odpowiadała: nie zerwiemy z tym znakiem, to jest nasza historia. No i tak właśnie to się kończy, jak widzimy, hobbity hobbitami, a faszystowskie dziedzictwo jednak się mocno trzyma. O Giorgi Meloni można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jej polityka ma w sobie cokolwiek z tej takiej tradycyjnie rozumianej kobiecości. Jest twardsza, bardziej konsekwentna i mniej skłonna do ustępstw niż większość mężczyzn na scenie politycznej, tak włoskiej, jak i europejskiej. Od początku jej politycznej kariery jej retoryka opiera się no właśnie na takim stanowczym sprzeciwie wobec establishmentu. Bezlitośnie krytykuje klasę polityczną i rządzące nieukłady. No to jest wiadomo taki populistyczny przekaz, który wyborcy zmęczeni tradycyjną polityką i tym, że nic z niej nie mają, no kupują po prostu. Tak, to się zawsze sprawdza. Meloni ma zdanie na każdy temat, nigdy nie ucieka od odpowiedzi, co jest rzeczywiście wartością, bo jak wiem, politycy nie bardzo lubią odpowiadać na pytania. Rzadko pokazuje, że wobec czegoś ma wątpliwości. Mówi otwarcie i na to uwagę zwraca doktorka Józefowicz, jasno oraz wyraźnie, co jest bardzo ważne we Włoszech, gdzie ludzie mówią różnymi dialektami. I dzięki właśnie temu jest powszechnie uważana za osobę, która mimo twardych poglądów szanuje wszystkich i ze wszystkimi stara się porozmawiać oraz ich wysłuchać. No, to jest sprytne. Mówi też nie tylko bardzo dużo, ale i bardzo szybko, a we Włoszech nazywają ją strzelcem wystąpień publicznych, dosłownie bomber, a bomber to jest po prostu piłkarz, który strzela dużo goli. New York Times z kolei pisze, że pani Meloni znana jest z grzmiącego tembru głosu oraz retorycznych crescendo. To chyba to samo można powiedzieć autorze tego artykułu. Nie wiem jak z tembrem, ale retoryczne crescendo się tam pojawiały. Natomiast podobno na backstage'u ona jest bardzo urocza, ciepła i miła. Także no w ogóle potwór, wiecie, bo ona ma tyle twarzy, więc każdemu zawsze coś tam podpasuje. Meloni bywa polityczną chuliganką, która wie, co się dobrze poniesie w social mediach. W ogóle proponuję zobaczyć jej profil na Instagram i jej wystąpienia. Ma bardzo dużo rolek, nawet jak się nic nie rozumie po włosku. Ja na przykład nie rozumiem, to i tak miewam ciarki na plecach, jak widzę tę kobietę przemawiającą. Ale wracając do chuligaństwa politycznego, to na przykład była taka sytuacja, że oskarżyła Francuzów o to, że chcą zawłaszczyć sobie Leonarda da Vinci. Albo nazwała Emmanuela Macrona, Angelę Merkel i George'a Sorosa oraz Wall Street imperium najeźdźców. Także no i bywa też polityczną ryzykantką, co też nie każdy potrafi. Jak wtedy, gdy bracia Włosi nie udzielili wsparcia rządowi Maria Dragiego, wtedy, gdy popierały go wszystkie największe partie oraz gdy cieszył się no, ogromnym poparciem społecznym. Tyle, że powołany zimą 2021 rząd Dragiego rozpadł się już tego lata, a premier rozwiązał parlament i rozpisał wybory, które właśnie wnoszą Meloni do władzy. No a surfując na tej fali, Włoszka może swobodnie pomachać do rodaków i powiedzieć im: a nie mówiłam? Chociaż Meloni sama siebie nazywa żołnierzem, to bardzo silnie gra też na kobiecej nucie. Ona jest w ogóle typowym przykładem kobiety korzystającej pełnymi garściami ze zdobyczy feminizmu, która nigdy nie nazwie się feministką. I jak niedawno wyjaśniał historyk David Broder, zdaje się, że to było przy okazji właśnie afery z Hillary Clinton, partia Meloni ma obsesję na punkcie idei, że kobiety są przede wszystkim matkami. A jej głównym wrogiem jest oczywiście lewica, która pragnie zniszczyć tę uświęconą zależność płci i prokreacji. Hasłem braci Włochów jest Bóg, ojczyzna, rodzina. A zaraz za tym idzie obietnica, że przyszły rząd zrobi wszystko, by podnieść dzietność i zapobiec, uwaga, wyginięciu Włochów. To jest motyw, który pojawia się u wielu prawicowych polityków. Tak, że nasze kobiety nie rodzą dzieci, za to te niewłaściwe kobiety rodzą dzieci i zaraz znikniemy. No tyle, że o czym się zresztą przekonał nasz rząd, zmuszanie kobiet do rodzenia nie działa. Raczej coś zwiększyć dzietność, to należy dać im bezpieczeństwo ekonomiczne.
i możliwość łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. No a Włochy no już teraz mają na przykład bardzo wysokie bezrobocie wśród kobiet, a wiele z nich pracuje za no, wołające o pomstę do nieba niskie stawki, co raczej nie sprzyjałoby decyzji o macierzyństwie. No a dojście do władzy braci Włochów, którzy patrząc na ich program, pewnie ten kryzys pogłębią, no nie jest dla nich po prostu dobrą wiadomością. A jeśli chodzi o tą Bóg, rodzina, ojczyzna, no to sama Meloni żyje w nieformalnym związku i wychowuje nieślubne dziecko. A no i oczywiście realizuje się zawodowo. Tak, także brawo dla jej konsekwencji. Jej, jak jej brawo dla konsekwencji jej rodaków, którym tak, to najwyraźniej nie przeszkadza. No tak, tak. Jeśli chodzi o aborcję, to Włoszki niestety mogą spodziewać się nadejścia ciężkich czasów, także będziemy musiały za chwilę się bratać z kolejnymi siostrami. I jak opisywał The Guardian, o zabieg terminacji ciąży we Włoszech nigdy w tym kraju nie było łatwo, bo tam ponad 60% ginekologów odmawiało, powołując się na wyznawane wartości. Niemniej aborcja zalegalizowana w 1978 roku była jednak dostępna, a Giorgia Meloni nazywa aborcję porażką i to, jak mogą wyglądać jej rządy pod tym względem, pokazują te regiony, gdzie już bracia Włosi gospodarzą na poziomie samorządów. W jednym z tych regionów samorząd nie tylko uniemożliwił dystrybucji pigułek aborcyjnych, ale też skrócił możliwość dokonania terminacji ciąży z 9 tygodni do 7, co w praktyce no, po prostu wielu kobietom ją uniemożliwia. We Włoszech bowiem od decyzji do zabiegu musi ubiegnąć tydzień, żeby kobieta mogła jeszcze sprawę przemyśleć przez cały tydzień. No a że wiele kobiet orientuje się, że jest w ciąży dopiero w 6-7 tygodniu, no to jakby nie to okienko się robi coraz krótsze, a wręcz się totalnie kurczy. No i wtedy właśnie, no i na aborcję może być po prostu zwyczajnie za późno. Ale chyba sama Meloni nie mówi wprost, że ona chce aborcji zakazać, tylko uważa, mówi, że sama jest antyaborcyjna. No i to jest ten amerykański system, tak, że zabiegu, przynajmniej do niedawna, samego zabiegu nie zakażemy, ale po prostu ograniczymy do niego dostęp, co działa równie efektywnie. No dokładnie, no na tego nie mówi, bo to byłoby za kontrowersyjne pewnie powiedzieć to wprost, natomiast no właśnie, dziennikarze z Guardiana prześledzili, co się dzieje tam, gdzie bracia włoscy już mają władzę, no i dzieje się właśnie tak nieciekawie. No zbiera punkty za tak zwaną prorodzinność, bez odjęcia za zbytni radykalizm, bardzo politycznie. No i polityczne i bardzo zmyślne jest to, że Meloni, mówiąc o tych takich kłopotliwych sprawach, zawsze się odwołuje do włoskiej dumy i tożsamości. I znowu przywołując Marię Józefowicz, która napisała artykuł dla Tygodnika Powszechnego, być może w czasach tego obecnego kryzysu Włosi utożsamiają taką stanowczą, pyskatą, ale też niezmienną w poglądach i uważnie słuchającą Giorgię Meloni z włoską mamą, która przywodzi na myśl rodzinę z kobietą, matką na czele, o której czytali w książkach, którą widzieli w serialach i znają też z własnego doświadczenia. Czyli po prostu jak jest kryzys, to chcemy tego, co już znamy. Pasty, mamy, która pogładzi po głowie, która ci powie, co możesz robić, trochę cię kontroluje, ale też przytuli do obfitej piersi, tak, nakrzyczy i sprawi, że życie znowu będzie bezpieczne. No a program Meloni najkrócej wyraziła na niedawnym wiecu wspierającym skrajnie prawicowe hiszpańskie ugrupowanie Vox i brzmią tak. Tak dla naturalnej rodziny, nie dla lobby LGBT. Tak dla tożsamości seksualnej, nie dla ideologii gender. Tak dla kultury życia, nie dla kultury śmierci. No i to właśnie przemówienie sprawiło, że Europie włos się zjeżył na głowie, a w mediach pojawił się głos o faszystowskim zagrożeniu. Wspomniany już historyk Broder zauważa, że bracia Włosi starają się podkopać feminizm utożsamiany przecież z lewicą, z czymś, co on nazywa feminacjonalizmem. I to jest taka rasistowska narracja, w której za większość gwałtów czy przypadków przemocy domowej odpowiedzialni są imigranci, zwłaszcza oczywiście muzułmanie oraz czarni. Zwolennicy Meloni zresztą zinterpretowali jej ostrzeżenia przed masową imigracją jako apel właśnie do obrony Śródziemia przed intruzami. Także znów wracają nam te porównania tolkienowskie. Tak, ale ona chyba tweetnęła, sąsiad nagrał filmik, na którym imigrant z Gany bodajże gwałci uciekinierkę z Ukrainy.
niby jej twarz była zasłonięta, ale dało radę ją rozpoznać. Było to kiedyś kontrowersyjne. Ona właśnie, że tam solidarność, że to w ogóle skandal, że, jak one, że one się tu mogą nie czuć bezpieczne, tak? I to było zinterpretowane no, jednoznacznie jako właśnie tak, taki dog whistle, jak to Amerykanie. Czy to wskazywanie, że imigranci niebiali odpowiadają za wzrost przestępczości seksualnej we Włoszech. No tak, tak. U nas ta narracja też się zaczęła, prawda? Jakiś czas temu z paniką imigrancką. Co tu się będzie działo i jak to strasznie Polki będą pokrzywdzone przez... Tak, przyjeżdżają tu gwałcić nasze kobiety, tak. Tak, dokładnie. Zaraz za tym, podobnie zresztą jak u nas, idzie wskazywanie na lewicę, jako no, na tą część politycznego establishmentu, która nie dba o bezpieczeństwo włoskich kobiet. Meloni umie jednak lawirować, wyczuć, kiedy musi wyhamować. Raz prycha, całe życie mnie oskarżają, że jestem faszystką i mruga do wyborców. Nie obchodzi mnie to, Włosi już nie wierzą w te bzdury. A innym razem się odcina od faszyzmu. Na przykład już nie chwali Rosji i Putina, co europejskim ultraprawicowym ugrupowaniom zdarzało się wcześniej nagminnie. No a po wybuchu wojny w Ukrainie, taką właśnie antyeuropejską retorykę zmieniła na silne poparcie dla walczących Ukraińców i wspieranie ich armii. To jest może jakaś jedyna korzyść z tej wojny, że trochę się ukróca ten dyskurs populistyczny, antyunijny, jednak oni sobie w tej chwili nie mogą pozwolić na to. To tak pięknie też podstawiło nogę rządowi PiS, nie? Ale też ciekawa jestem, jak długo, bo widziałam badania, z których wynikało, że badania były z różnych krajów Europy, ale we Włoszech już jest pół na pół. Pytanie na to, kto odpowiada za wojnę w Ukrainie. Połowa odpowiada, że Rosja, druga połowa, że Ukraina, więc zobaczymy, jak długo, zwłaszcza z postępami zimy, jak długo swoją antyrosyjską retorykę utrzyma pani premierka. Ale lawirując w różnych sprawach, Meloni konsekwentnie powtarza słowa z przemówienia, jakie dała w 2019 roku w Rzymie. Krzyczała wtedy dobitnie: jestem Georgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. I tę właśnie frazę podchwycili w ogóle DJ-e i utwory z takim zapętlonym wołaniem Meloni można było usłyszeć w wielu włoskich klubach, co prawdopodobnie przyczyniło się do zjednania jej jakiegoś odsetka młodych wyborców i zdaje się, że to był w ogóle niezamierzony skutek. No, tak, gość chyba zmiksował ironicznie i potem się bardzo zdziwił. No tak, no. No ale wiesz, jeśli tańcząc na imprezie słyszysz, jestem Georgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką, to ci chyba zostaje. No, czyli tak, należy uważać z tym, co się miksuje. Niektórzy politolodzy uważają, że w planach Meloni jest zastąpienie demokracji parlamentarnej tak zwaną demokracją decydującą, że ma nastąpić koniec Republiki Pałacowej, a początek Republiki Włochów, co jest planem ambitnym z tego tytułu, że po prostu będzie wymagał zmian konstytucyjnych, a o to może nie być aż tak łatwo. Jak uważa wspomniana już dr Józefowicz, na gruzach zburzonych pałaców raczej nie powstaną jednak place do spotkań, lecz mury i barykady chroniące Włochów przed tak zwanym innym. I nie trudno w to uwierzyć, zważywszy, że jeszcze niedawno przyszła premierka Włoch mówiła o Unii Europejskiej jako o, uwaga, to jest naprawdę mocne, projekcie etnicznej wymiany obywateli Europy, jakiej chcą wielkie stolice i międzynarodowi spekulanci. No ale to też typowe, to jest z kolei w Stanach mają taką teorię Great Replacement, czyli że głównie Żydzi, ale też lewica chcą wymienić białą ludność Stanów Zjednoczonych na niebiałych imigrantów, więc no te takie teorie spiskowe krążą niczym widmo komunizmu po Europie, po całym świecie. No więc może Giorgia Meloni jest upragnioną przez Włochów mamą na czas kryzysu, taką co jak trzeba to przytuli do piersi, ale pytanie brzmi, czy tą piersią przy okazji ich wszystkich nie udusi. I taką mamy łagodną jak gołębica panią w garsonce, która będzie łagodziła obyczaje polityczne w Europie. Tak, pamiętaj kolorowej garsonce, bo te szare garnitury polityków są takie smutne, się na nie przykro patrzy. Tutaj piję do felietonu, który się ukazał na łamach Gazety Wyborczej jakiś czas temu. Tak, właśnie pan się skupiał bardzo na garsonkach. No tutaj wchodzimy do tematu, który u mnie podnosi ciśnienie nieodmiennie, właśnie tego, że jakoby kobiety są z natury lepsze, więc gdyby kobiety rządziły światem, to tenże świat byłby lepszy. I podnosi mi to ciśnienie, bo to jest tak totalnie upupiający pogląd, bo patrząc chociażby na historię,
owszem, władczyń w historii świata było dużo mniej niż władców, ale te, które się do tej władzy dorwały zazwyczaj z powodu dziedziczenia, dopiero później z powodu talentów politycznych, były dużo bardziej wojownicze od mężczyzn. I też nie wynika to z tego, że z kolei kobiety się do władzy nie nadają, bo zaraz jakieś wojny wywołają, tylko z tego, że po prostu żyjemy w społeczeństwie, które premiuje w polityce siłę, agresję. Kobiety, żeby nie być uznane za słabe, były po prostu bardziej agresywne od mężczyzn. Poza tym jeszcze ten pogląd, że kobiety są z natury dobre, troskliwe i współczujące, zazwyczaj nie winduje kobiet do władzy, bo jednak u polityka cenimy inne rzeczy, tylko po prostu wskazuje kobiety na mało płatne i mało prestiżowe prace, no bo skoro są z natury troskliwe, to kto się zajmie niemowlętami i kto się zajmie starszymi ludźmi, jak nie te z natury troskliwe kobiety, nie? No tak, a poza tym jak one są takie troskliwe i łagodne, no to jak one miałyby ogarnąć tę wielką politykę, konflikty i te trudne sprawy, prawda? Do tego trzeba jednak kogoś twardego. Otóż, zwłaszcza, że to Melanie tu jest ciekawym przykładem, no bo ona się wcale nie kreuje na taką właśnie przytulaśną. Ona właśnie idzie w tą mamę taką. Taką, co tam zdzieli ścierą przez łeb, chochlą po dupie da, ale trzyma w ryzach. Trzyma w ryzach. To jest bardzo znany efekt uciekania społeczeństw, które się czują zagrożone, pod po prostu do dyktatorków różnego rodzaju. No bo silnej ręki potrzebują. A we Włoszech to jest ręka mamy. Dodajmy też przy tym wszystkim, że tak naprawdę my nie wiemy, jak wyglądałby świat rządzony przez kobiety. Ja bym się bardzo chętnie przekonała i absolutnie jestem fanką stwierdzenia, że równość w polityce jest wtedy, kiedy mamy tak samo dużo niekompetentnych posłanek, jak i posłów. Znaczy, no świat prowadzony przez mężczyzn wygląda, jak wygląda. Wszyscy widzimy, że jakby nie zmierza to w ostatnich latach w najlepszym kierunku. A z kolei też widzimy, że powoli kobiety przestają grać na męskich zasadach, prawda? Sanna Marin czy Jacinda Ardern, czy Nicola Sturgeon w Szkocji, no one pokazują, że one nagle jednak, one się wylogowały z tego grania na męskich zasadach i na przykład pandemia pokazuje, że to te kraje sobie najlepiej radziły właśnie w tym kryzysie 2020-2021, właśnie Nowa Zelandia czy Finlandia i tak dalej, więc to jest jakby tutaj obiecujące, tylko warunkiem wydaje mi się koniecznym jest wyjście właśnie z tego schematu, że władza musi być brutalna, silna, agresywna i taka, jak ją właśnie utożsamiamy i później kobiety, nawet jeśli dochodzą do stanowisk, to się ścigają właśnie z mężczyznami na tych zasadach. Tutaj dwie rzeczy. Pierwsze, kobiety nie powinny sprawować władzy dlatego, że są lepsze, tylko dlatego, że stanowią połowę społeczeństwa. Otóż. I polityczki mają nieco inną perspektywę niż politycy, bo się w życiu mierzyły z innymi wyzwaniami. I męska perspektywa nie jest uniwersalna, potrzebujemy po prostu jednej i drugiej. A druga rzecz, że też te polityczki, które odniosły taki sukces niedawno, czyli właśnie premierka Nowej Zelandii czy premierka Finlandii, to są premierki, które rządzą państwami już równościowymi. To prawda. To, że one tam zostały, one wcale nie były pierwsze w swoim kraju pojęte to stanowisko, której z kolei tam już jest inna mentalność trochę, tam jest no też na przykład dużo większe zaufanie publiczne, co też mocno procentowało w pandemii, więc to jest jakby no, system naczyń połączonych, tak? Nie wiem, no Margaret Thatcher nie uznałabym za wzór. Znaczy, no, oczywiście tak zdobyła władzę i ją sprawowała, ale w żaden sposób nie była polityczką prokobiecą, ani też feministką, tak? Więc to nie jest tak, że tak w ramach babskiej solidarności powinniśmy zawsze głosować na kobiety, powinniśmy głosować na te osoby, które reprezentują nasze interesy. Jeśli do wyboru jest Giorgia Meloni, a polityk, który chce prowadzić politykę feministyczną, który wierzy w prawa reprodukcyjne, który obiecuje żłobki, przedszkola i równość płac, no to jakby... To jest oczywiste, tak? Tak? No zresztą w Polsce też mieliśmy parę polityczek w ostatnich latach, taką Krystynę Pawłowicz, Beatę Szydło, teraz mamy ministrę Maląg, która stoi na czele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, no i umówmy się, że niewiele kobietom z tego przyszło. Mamy też Julię Przyłębską na czele Trybunału Konstytucyjnego, więc tak, owszem, ale te przykłady, to co powiedziałaś, że Ardern czy Marins objęły władzę w krajach, gdzie był grunt, no to pokazuje, że jednak równouprawnienie właśnie się opłaca, bo kolejnym krokiem może być właśnie dojście do władzy kobiety, która już się z tej takiej męskiej, typowej walki, tego męskiego stylu władzy wyłamuje i o to chodzi. No, Giorgia Meloni jest generalnie samcem alfa.
Absolutnie. Tak, no Georgia Meloni należy do tego typu konserwatywnych polityczek, do tej właśnie tej drugiej nogi patriarchatu. Bo bycie drugą nogą patriarchatu się niektórym jak najbardziej opłaca. Jesteś tym rodzynkiem, jesteś tym przykładem, znaczy, że dla kolegów ze swojej partii, że patrz, jesteśmy równościowi, mamy tą polityczkę, tak? Nie będziesz oskarżona o seksizm, kiedy, czy szowinizm, kiedy głosisz takie poglądy jak ona, że rodzina, tak? Przede wszystkim Bóg, honor, ojczyzna, rodzina i tak dalej. Więc no, co pokazuje karierę na przykład Kai Godek czy Phyllis Schlafly, też mam o niej podcast, że wiele kobiet takie kariery po prostu wybiera, czy to z wygody, czy to z przekonań, no można, tylko no, tym paniom chciałabym zadedykować cytat z Margaret Atwood z opowieści podręcznej, to jest o Serenie Joy. Serena Joy to jest ta żona komendanta, u którego przebywa nasza podręczna, która wcześniej była konserwatywną aktywistką właśnie taką. Wygłaszała przemówienia, była w tym dobra. I przemówienia dotyczyły świętości domowego ogniska, tego, że kobiety powinny zostać w domu. Serena Joy sama tego nie zrobiła. Wygłaszała przemówienia, ale przedstawiała swoją porażkę jako poświęcenie, które zrobiła dla dobra ogółu. No, dziś już nie przemawia. Za nie mówiła. Została w domu, ale wyraźnie jej to nie pasuje. Jaka musi być wściekła teraz, kiedy wzięto ją za słowo. Otóż właśnie. Amen. To co, chyba dziś to by było na tyle. Na tyle. Zapraszamy za tydzień i oczywiście zapraszamy na naszego Instagrama herstoriewo, gdzie pokazujemy, jak wyglądają te osoby, o których opowiadamy. I również na nasz profil na Facebooku Herstorie Wysokich Obcasów. Do usłyszenia i to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To były Herstorie Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejny. Zapraszamy w najbliższą środę.